Tytus, co robiłeś z rana? Posiedziałem trochę na murku, pograłem w kapsle, a my w tym czasie odbyliśmy zabawę, podchody i tak dalej, i tak dalej. To jest 72 rok, ale to nie jest najstarszy, to akurat chłopcy znaleźli. Pani jest koleżanką ze szkoły, z klasy, tak? Słynnego Babcia Chmiela. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, jaki on był w ogóle? Wspaniały! Zawsze mi pomagał w rysunkach, bo ja nie umiałam rysować. I w ogóle był bardzo, bardzo koleżeński, bardzo dobrze się uczył. Mhm. Siedzieliśmy tak ławka w ławkę. Jeszcze jedna koleżanka, z którą w dalszym ciągu jestem w kontakcie. Więc bardzo proszę, żeby tam właśnie się Państwo w kolejce po autografy ustawiali. Z mojej prawej strony przy oknach będą osoby, które słuchają rozmowy. Co się cieszę, że ma taką wielkie powodzenie Babcio Chmiel. No przecież tyle pokoleń już wychował na swoich rysunkach. No więc ja też mam zresztą, moje dzieci też miały książeczki z jego rysunkami, wszystko dobrze. Zawsze bardzo piękne i pouczające. Właśnie jednocześnie uczyło. Hasło jest takie, bawiąc uczy, ucząc bawi. Więc musiałem w każdym albumie też starać się utrzymać to hasło. To nie jest, że on ma scenarzystę, który przygotowuje mu treści, a on tylko robi rysunki. Babcio robi wszystko. Babcio nie dopuszcza do tego, żeby ktoś pisał mu scenariusze. Jak do niego się ludzie zwracają i mówią, mamy tu scenariusz, niech pan to narysuje, Babcio odrzuca, nie podejmuje współpracy w ogóle. Natomiast wszystko, co robi, robi sam. Teraz te wszystkie albumy historyczne, które są, to są albumy, do których on się bardzo mocno przygotowuje. On kupuje książki historyczne, sprawdza całą literaturę, jaka jest na ten temat, ikonografię, jaka jest na ten temat. Wszystkie stroje, wszystkie mundury, które są w tych komiksach, są autentyczne. Nie przypuszczałam nawet, że tak świetnie, w świetnej kondycji jest, wspaniałej, no po prostu. No. Ale wczoraj powiedział, że pół mózgu to Tytus, a drugie pół to erotyka. To wszystko dodaje mu jeszcze więcej energii, a tego wcześniej nie mówił, zawsze mówił o Tytusie. Dziennikarze mieli bardzo dużo czasu, więc jest to dla czytelników, dla fanów Babcia Chmiela, więc bardzo proszę, żeby... A jak pani się odnosi do tego, co powiedział Babcio dzisiaj, że on zakłada, że zostało mu jeszcze tam 10 lat? A no to już czytałam raz w gazecie, bo no w Rzeczpospolitej był taki też rozmowa z babciem. No to no, jeszcze można przekroczyć setkę w obecnych czasach. Oby w zdrowiu. O to właśnie chodzi. Dziękujemy bardzo w takim bardzo razie. Proszę. Dziękujemy. Do widzenia.